O, proszę bardzo, jaka niespodzianka, ławeczki, a nawet stoliczek. Jeszcze niedawno to były same badyle i chwasty i wielkie chaszcze. No, no, proszę bardzo, takie fajne miejsce, chyba sobie tu postawię kuchenkę turystyczną i zrobię jajecznicę. No tu się udało postawić pod takim krzaczkiem, bo tam to po prostu na stoliczku to wieje wiatr i nie mogę zapalić tego gazu podpalić, a tutaj będą mi się najpierw smażyły te obarzanki. Proszę bardzo, a teraz tutaj jajeczniczka z trzech jajeczek. Obarzanki tu zrobione, troszkę podgrzane, ale co? Po drodze zdałam sobie sprawę, że nie wzięłam soli, więc no będzie taka jajecznica bez soli, taka delikatnie ścięta. Ha. No cóż, kiedyś ludzie jedli bez soli większość rzeczy, no to będę bez soli. Dobra, i to wszystko szybciutko zrobione, jajeczka tutaj były i teraz skorupki i tak mam. I proszę bardzo, scenerii takiej przyjemnej. Zaraz siadam, póki to ciepłe. Jajecznica bez soli, ale tu fajne obarzanki i kawusia w termosie. Zaraz się napiję. Próbujemy, jak smakuje jajecznica bez soli. Wcale nie najgorzej. Ma taki... lekko słonawy posmak. O, niespodzianka. Myślałam, że to będzie takie nie do przełknięcia. Ale jest bardzo fajna. I teraz taki mój obarzanek, troszkę za tłusty. No, ale wieje wiaterek, a ja zajadam obarzanka jesienią, tu w takiej pięknej scenerii. Cudnie. Ups, cudnie.